Thank you.
Teraz będzie zajęta. Mniej Jaśkowa. Ekscelencje, panie, panowie, mam zaszczyt w imieniu Okręgu Warszawskiego powitać państwa na otwarciu wyjątkowej wystawy Taniec w sztuce, taniec w malarstwie. Ale w pierwszej kolejności chciałbym powitać naszych znamienitych gości, zwłaszcza panią konsul Wu Qian z Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej. Wszystkich naszych znamienitych gości jest z państwa tak wielu, że nie chciałbym nikogo pominąć, w związku z tym witam wszystkich razem. Obok mnie stoi pani prezes Bożena Kociołkowska, która bardzo wielką pracę wykonuje na rzecz popularyzacji tańca klasycznego, tańca współczesnego i baletu w Polsce. Na pewno znamy ją jako prima balerinę wieloletnią w skali ogólnoświatowej. Tańczyła w najlepszych teatrach baletowych w Polsce, a w szczególności w Teatrze Wielkim. Nasza inicjatywa jest pokłosiem konkursu na pomnik dedykowany tancerzom baletu przed Teatrem Wielkim. Wpłynęło wówczas wiele dziesiątków projektów na nasz konkurs. Natomiast specjaliści od baletu stwierdzili, że prace plastyczne są bez zarzutu, natomiast nie wszystkie oddają jak należy istotę tańca klasycznego czy baletu. I stąd pojawił się pomysł czy potrzeba, żeby przybliżyć artystom sztuk wizualnych taniec współczesny, taniec klasyczny i balet. Szkoła baletowa imienia Jerzego Turczynowicza na ulicy Moliera, Teatr Wielki, który otworzył salę prób, do których zazwyczaj publiczność nie ma dostępu, Uniwersytet Muzyczny z Katedrą Tańca, Warszawski Zespół Tańca Współczesnego. Wszystkie te instytucje dzięki autorytetowi pani prezes Bożeny Kociołkowskiej chętnie pokazały swój kunszt i swoją sztukę tańca naszym artystom. Rezultat możemy obejrzeć na ścianach galerii DAP3. Cóż,
Bardzo jeszcze raz dziękuję, zachęcam do przyglądania się. Jest katalog wydany, który można nabyć przy wejściu, a przekazuję teraz mikrofon pani Bożenie Kociołkowskiej, która opowie o szczegółach przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkich gości, wszystkich artystów, którzy zechcieli wziąć udział w naszym programie. Pozwólcie mi na słowo prywatności. Powitam jedną osobę szczególnie, dzięki której tu jestem. A mianowicie witam serdecznie panią doktor Marię Nowacką, która uratowała mi życie. I dzięki temu mogę działać na rzecz sztuki tańca. Proszę Państwa, rzeczywiście ta inicjatywa, która skupiła wokół siebie tylu wspaniałych ludzi, zwłaszcza, że wszyscy ci ludzie wykonali pracę non-profit, powiedziałabym delikatnie. A więc poza wspaniałymi artystami, którzy przez 3 miesiące uczestniczyli w warsztatach. Warsztatach, na których opowiadaliśmy o historii tańca, oglądaliśmy literaturę baletową. Byliśmy w instytucjach, w których tę dziedzinę sztuki się uprawia. A więc w szkole baletowej, Akademia Muzyczna, Uniwersytet Muzyczny, przepraszam, ale to zmieniona nazwa, Uniwersytet Muzyczny Katedra Tańca, Warszawski Teatr Tańca, no i wreszcie balet, Polski Balet Narodowy w Teatrze Wielkim. Te wszystkie instytucje otworzyły nam szeroko drzwi po to, aby artyści, malarze mogli z bliska na co dzień zobaczyć tę dziedzinę sztuki, jak jest uprawiana i na czym ona polega. Muszę Państwu powiedzieć, że z ogromną pracowitością wszyscy malarze uczestniczyli w tych warsztatach, byli tak zaciekawieni, tak zainteresowani, czyli spełniło nam się marzenie. Marzenie, które miało za zadanie połączyć, zintegrować różne dziedziny sztuki, a więc taniec, malarstwo, rzeźbę. To się chyba udało. Myślę, że wszyscy nasi wspaniali artyści, którym jesteśmy wdzięczni za prace otaczające nas, nie poprzestaną na tych pracach, zechcą jeszcze nadal poszukiwać w tej dziedzinie, w sztuce tańca, ekspresji dla swoich malarskich pomysłów. Także wszystkim serdecznie dziękuję. No i przede wszystkim dziękuję Warszawskiemu Okręgowi Związku Polskich Artystów Plastyków, obydwu panom prezesom, panu Jackowi Maślankiewiczowi, panu Tomaszowi Ardziejczykowi, którzy naprawdę z ogromnym wsparciem, ogromnym zaangażowaniem pomagali nam, aby ten projekt się zrealizował. Inaczej byłoby trudno po prostu podjąć tak szerokie działanie. Pozwólcie Państwo jeszcze, że wymienię kilka osób, które również nas bardzo, bardzo wspomagały. Pani dyrektor Ewa Gackowska, której serdecznie dziękujemy. Pani Małgorzata Kowalczyk, dzięki której mamy ten piękny katalog. Ona błyskawicznie kilka tysiąc godzin po prostu opracowała ten katalog. Panią Ewie Osińskiej, Małgorzacie Światła, panie, które wspomagały mnie w aranżowaniu tej całej wystawy. No, również należą się słowa podziękowania panu dyrektorowi Krzysztofowi Płatkowi z Teatru Wielkiego w Warszawie, panu Fediszowi. To oni na stronach internetowych Teatru Wielkiego, można przeczytać o naszym projekcie Teatr Wielki, wydarzenia, że tak powiem, zrobili nam wspaniałą reklamę, tam wieszaliśmy wszędzie plakaty i tak dalej. Ale to, co jest najcenniejsze, pozwólcie, że przytoczę słowa Edgara Degas. W sztuce nie chodzi o to, co się widzi, tylko o to, żeby inni mogli to widzieć. Sztuka jest religią, mistyczną więzią, która duchowo zespala wybrańców. Czy Państwo się z tym zgadzacie? Proszę Państwa, tyle tylko, można by bardzo dużo jeszcze opowiadać, ale oddaję Państwa w ręce sztuki naszych malarzy. Bardzo serdecznie dziękuję za współpracę. Jeszcze może jedna uwaga. Na dole, przechodząc z korytarzem, na pewno zwróciliście Państwo uwagę na takie rysunki dziecięce.
Otóż tu stojąca pani Anna Sobol prowadziła w trakcie naszych warsztatów 3-miesięcznych również króciutkie warsztaty z młodzieżą szkoły baletowej. Są to 11-letnie dzieci, to znaczy od czerwca mają już troszkę więcej. 11-letnie dzieci, które takie piękne rysunki przekazały swoje emocje i możemy je na dole oglądać. Także zapraszam do oglądania wystawy. Dziękuję Państwu za tak liczne przybycie. Miejmy nadzieję, że będziemy szukali różnych możliwości, aby Państwu dostarczać wrażeń i na przyszłość. Dziękuję serdecznie wszystkim. Ja myślę, że będę wyrazicielem uczuć wszystkich uczestników. Ogromna wdzięczność z naszej strony dla pani za wspaniałe przygotowanie tych warsztatów. To była ogromna praca. Myśmy się naprawdę dużo dowiedzieli. Zdobyliśmy ogromne materiały. Może za mało było czasu, żeby te wszystkie materiały należycie jeszcze przetworzyć, przyswoić sobie. Jestem przekonana, że przez lata będziemy czerpać z tego wszystkiego, co tutaj otrzymaliśmy. To było wspaniałe przeżycie. W tej chwili nie jest tak łatwo dostąpić tego zaszczytu, żeby blisko tancerzy obserwować przy pracy. I myśmy mieli ten przywilej, za co bardzo gorąco dziękujemy. Ale też na pewno wiele nakładu pracy kosztowało przygotowanie tych wszystkich wykładów, projekcji, prezentacji. Także bardzo, bardzo dziękujemy. A ponieważ im dalej w las, tym więcej drzew. Mam świadomość ogromną, że my dopiero raczkujemy w tej bardzo trudnej dziedzinie. Temat tańca jest ogromnie wymagający, więc tak symbolicznie tę malowniczą, kapuścianą głowę pani wręczam jako podziękowanie i berło dla królowej naszej tańca. I dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, zdradzę Państwu taki sekret. Oczywiście te wszystkie miejsca, szczególnie sztuka tańca, wymaga szczególnych przygotowań, szczególnych predyspozycji. Muszę Państwu powiedzieć, że z taką pokorą, jaką nasi artyści wchodzili do tych instytucji, gdzie nawet trzeba było obuwie zmieniać, ponieważ wchodziliśmy na plastik, a na plastiku specjalnym, przygotowanym do tańca, ćwiczyła młodzież, ćwiczyli tancerze. Także dziękuję Państwu za tę pokorę. W ogóle sztuka wymaga pokory, ale wykazaliście wyjątkową pokorę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i zapraszamy do rozmów z autorami przy symbolicznej lampce wina. Ignacy Dobrowolskiego, który z trudem obiecał, że przyjdzie mimo przeciwności losu i przyszedł. Bardzo dziękuję panie Ignacy.
ja też tam się załapałem. Ale ja jedną z nich byłam. Ale ja też się tam załapałem. Słowa. No i to jego podpis jest. Niektóre są fajne. Na przykład ten.